Bardzo lubię przychodzić na aulę, bo zawsze spotykam kolegów, z którymi współpracowałem wcześniej. Bardzo przykro mi, że nie jestem Anielą Hejnowską, ale mam nadzieję, że będę ją godnie zastępował. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Gruponie jako takim pomoście między realem a wirtualem. Lubimy opowiadać o e-commerce jako w takiej dziedzinie, w której będziemy się poruszać w najbliższej przyszłości. Myślimy o serwisach społecznościowych, o e-commerce, o wielu innych rozwiązaniach, a tymczasem okazuje się, że jest cała rzesza biznesu, który funkcjonuje poza nim, który nie ma pomysłu na to, jak zaistnieć w tym e-commerce, który nie wie, czasem nawet nie ma komputera, jak wielu naszych partnerów, i co z nimi zrobić, żeby ich włączyć w ten trend, co zrobić, żeby oni też załapali się na tę rewolucję e-commerce'ową. Szybko przewinąłem. Więc o tym troszeczkę opowiem i o tym, jaka nasza, czyli Grupona, rola jest w tym całym procesie. A zacznę taką swoją opowieść od tego, jak powstał Grupon, w jakich okolicznościach, dlaczego Andrew Mason, czyli założyciel Grupona, nie chciał sprzedawać reklam i co z tego wyniknęło. To jest Andrew Mason. Widać, że ma już od razu, że ma duży dystans do siebie. To jest akurat, są zdjęcia z kampanii promującej nasze rozwiązanie Groupon Now, które jest takim systemem sprzedaży błyskawicznej. Nie trzeba kupować, czekać, aż tam przyjdzie jakaś kolejka, drukować sobie kuponów, po prostu wyciągamy smartfona, dokładnie to, o czym opowiadał Matt, wyciągamy smartfona, kupujemy, realizujemy i mamy to natychmiast. Andrew Mason jest muzykiem z wykształcenia, społecznikiem z powołania i biznesmenem z przypadku. W połowie poprzedniej dekady założył w Chicago, w swoim rodzinnym mieście, założył taką platformę trochę newsową, trochę społecznościową, The Point, która bardzo fajnie się rozwijała, tylko że no, potrzebowała pieniędzy, żeby działać. Jak się zdobywa pieniądze dla platformy? No, sprzedaje się reklamę. Tylko że sprzedaż reklamy, ktokolwiek się zajmował, wie, że nie jest to łatwy kawałek chleba i potrafi być frustrujący. Andrew też stwierdził, że to trochę nie ma sensu, no bo w zasadzie co on sprzedaje? On sprzedaje jakieś kliki, sprzedaje ruch na stronie, ale czy to faktycznie się przeradza w konkretnego klienta, czy to rzeczywiście generuje biznes? No i jak sfrustrowany koniecznością odpowiadania właśnie tym lokalnym chicagowskim biznesmenom, co tak naprawdę da im ta reklama na The Point, stwierdził, że może warto byłoby zrobić to trochę inaczej. I zrobił to inaczej w ten sposób, że powiedział, ok, no to dobrze, to może wy zamiast te pieniądze wydać na reklamę, przynieście je na swoich klientów, dajcie im fajny, atrakcyjny upust, zachęćcie ich w ten sposób, żeby do was przyszli, żeby spróbowali bez żadnych haczyków, bez żadnych jakichś tam zobowiązań daleko idących, po prostu niech zobaczą, niech przetestują to na własnej skórze, niech to będzie właśnie taki ciekawy experience marketing. To ten pomysł bardzo fajnie zażarł, powiem kolokwialnie. Ja tutaj zestawiłem dane z 3 ostatnich lat. Widać, że o ile to są nasi subskrybenci globalnie, o ile powiedzmy w trzecim kwartale 2010 roku to było 20 parę milionów, rok później, generalnie cały rok 2011 to był rok Groupona, ta liczba urosła już do prawie 150 milionów, w poprzednim kwartale, w trzecim kwartale 2012 roku przekroczyliśmy już 200 milionów subskrybentów na całym świecie. Jak to wygląda od strony aktywności, czyli kupowania. Też trzeci kwartał 2010 to było około 5 milionów aktywnych klientów. Trzeci kwartał 2011 roku to już było około 30 milionów aktywnych klientów. Ostatni kwartał prawie 40.
Widać, że ta dynamika już troszeczkę spadła, natomiast ona ciągle nadal jest dosyć duża. Jak to wygląda ze sprzedażą? No tutaj po naprawdę potężnym wzroście z około 200 milionów dolarów w 2010 roku do ponad miliarda w 2011 roku przekroczyliśmy 1,22 miliarda dolarów obrotów za trzeci kwartał 2012 roku. To są naprawdę potężne miasta. Jeszcze proszę zwrócić uwagę, że Groupon tak naprawdę jest firmą, która istnieje dopiero od 4 lat. Proszę mi pokazać drugą firmę, która po 4 latach mogła się pochwalić takimi obrotami. Nie ma takiej do tej pory. Tutaj nie ma tego wykresu, natomiast mniej więcej przed 15 miesiącami wystartowaliśmy z taką zupełnie nową kategorią, nowym działem goods, czyli produkty. Startowaliśmy od zera, nie mieliśmy na tej kategorii żadnego obrotu. Po, tak jak wspomniałem, 15 miesiącach zanotowaliśmy 1,5 miliarda dolarów obrotu. Nie ma na świecie drugiego sklepu internetowego sprzedającego produkty, dobra, który jest w stanie wygenerować tak duże, tak wysokie obroty. Dobrze, i jak wygląda ten pomost między tym wirtualnym światem e-commerce'u, a tym realnym światem małego, średniego biznesu, który my wprowadzamy w internet? My pełnimy tutaj rolę takiego łącznika między firmami, które chcą się rozwijać, które chcą pozyskiwać nowych klientów, które chcą sprzedawać więcej produktów czy usług. Z drugiej strony mamy klientów, którzy... Oczywiście jest jakaś tam duża kategoria tak zwanych łowców okazji, ale których stosunkowo łatwo eliminować przez odpowiednie techniki. Natomiast no jest duża grupa klientów, którzy właśnie tak jak Andrew na początku pokazał, są albo znudzeni, albo są głodni, którzy szukają jakiegoś pomysłu na spędzenie wolnego czasu, którzy szukają inspiracji, i my łączymy te dwie grupy. I zależy od tego, jakie są potrzeby biznesu, to my możemy być zarówno taką platformą marketingową, i to jest na przykład często wykorzystywane przez firmy ubezpieczeniowe czy przez banki, które po prostu w ten sposób zdobywają nowych klientów, i dla nich koszt pozyskania klienta przez nas czasem jest o wiele niższy niż poprzez standardowe jakieś kampanie reklamowe, marketingowe czy dowolne. Z drugiej strony możemy być też platformą sprzedażową, i to widać zwłaszcza w przypadku produktów. Te 1,5 miliarda dolarów obrotów po niewiele ponad roku nie wzięło się znikąd. Natomiast no, widzieliście sami, że ta dynamika wzrostu nie jest tak duża, i co zrobić, żeby nadal ją utrzymać, żeby nadal ona wznosić się na tej fali. Stąd się wzięła nasza strategia opracowana przed mniej więcej rokiem systemu operacyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ja się bardzo cieszę, że mówię na samym końcu, bo to w tej naszej strategii łączy się zarówno to, o czym opowiadał Matt na samym początku, czyli właśnie to wyjście PayPala nie tylko poza ten schemat płatności online, ale też wszystkie jakieś dodatkowe rzeczy. Bardzo się cieszę też z tych pozostałych prezentacji, bo widać, że to jest trend, który funkcjonuje nie tylko w odniesieniu do Groupona, ale też generalnie na rynku firm zajmujących się e-commerce'em jest bardzo popularny. I strategia systemu operacyjnego polega na tym, że my małym i średnim przedsiębiorstwom oferujemy bardzo zintegrowaną, bardzo też rozległą platformę, na której oni mogą tworzyć mechanizmy wszelkiego rodzaju, które będą wykorzystywane, mogą prowadzić całą sprzedaż, później obsługę klientów, obsługę płatności, poprzez wszystkie tam elementy związane też z analityką tego, czy to się w ogóle opłaca, jak się opłaca, co zrobić, żeby osiągnąć więcej. Z badań przeprowadzonych przed ponad rokiem wynika, że mniej więcej połowa przedsiębiorców korzystających między innymi z naszych usług nie robi żadnych kampanii lojalnościowych. W ogóle nie myśli o tym, co zrobić, żeby zatrzymać tego klienta, którego pozyskują za naszym pośrednictwem, co jest ogromnym błędem. I my widzimy, że no jest ogromna potrzeba, żeby no podejść do tego bardziej
bardziej w przemyślany sposób i spróbować też osiągnąć, wykonać większą pracę, żeby osiągnąć ten sukces. Dlatego my też pomagamy w tworzeniu takich szytych na miarę systemów lojalnościowych, programów lojalnościowych, które coraz fajniej się sprawdzają. Jak to wygląda w praktyce? Wydawałoby się, że Groupon to taka prosta historia, kupuję kupon, realizuję, rozliczam, do widzenia. Tymczasem tak naprawdę tych elementów systemu operacyjnego jest bardzo dużo, to i tak nie są wszystkie, tego jest naprawdę dużo i to jest, tak jak wspomniałem, od takich banalnych, wydawałoby się rzeczy, ale dla małego i średniego biznesu to są często podstawowe, gdzie na przykład, nie wiem, bardzo ciekawy zajazd, nie ma porządnego serwisu fotograficznego, nie ma strony internetowej porządnej i my pomagamy im to wszystko zrobić, przygotować po to, żeby mogli się lepiej zaprezentować, lepiej się pokazać. Poprzez później przedstawienie całej oferty, czyli opisanie jej, zrobienie profesjonalnej grafiki, później wymyślenie całego planu marketingowego. My lubimy się wiązać z naszymi partnerami na dłużej, mniej więcej 80% wraca do nas, widząc skuteczność takiej współpracy. Później już ta oferta, ona sama się nie sprzeda, ona potrzebuje bardzo mocnego marketingu, który my oferujemy i to są zarówno mailingi, spodziewam się tutaj pytania o to, co my zrobimy, żeby ludzie nadal chętnie otwierali maile od nas. To jest reklama online, ale też offline, bo duża część tych klientów, zwłaszcza jeśli mówimy o takich przedsiębiorstwach lokalnych, no, korzysta też z innych środków, z innych mediów, więc jesteśmy także offline i to jest zarówno reklama radiowa, jak i na przykład jakiś outdoor. To jest oczywiście cała sprzedaż, dystrybucja, ale to jest obsługa klientów. Wielu przedsiębiorców nie ma swojej własnej obsługi klientów, nie wie jak ją zbudować. My jesteśmy w stanie zbudować na zamówienie właśnie jakąś prostą usługę klientów. To jest później właśnie te programy lojalnościowe, o których wspomniałem. Uczymy, co zrobić, żeby tego klienta zatrzymać, jak stworzyć już własną jakąś kampanię, która pomoże zatrzymać takiego klienta na dłużej, co mu można zaoferować, co można zrobić, żeby on chciał wracać, żeby właśnie nie był takim jednorazowym łowcą okazji, tylko już później został skonwertowany na stałego klienta. To są też rzeczy związane choćby ze wsparciem kryzysowym. Wiadomo, że w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wcale nie tak trudno o jakieś nieszczęście, choroby pracowników, pożar, inne historie. My nie zostawiamy partnerów samym sobie, pomagamy im. Zdarza się też, że jeśli partner widzi na przykład bardzo duże zainteresowanie, jest wielu klientów, chciałby ich wszystkich obsłużyć, ale na przykład nie wiem, nie ma sprzętu albo nie ma ludzi, my pomagamy w zatrudnieniu ludzi albo w kupieniu sprzętu, żeby ta obsługa była jeszcze lepsza. To są cała obsługa płatności, całe rozliczenia finansowe i w Polsce to jest jeszcze na dosyć mało zaawansowanym poziomie, natomiast w Stanach mamy już system, który no, trochę konkuruje nawet z PayPalem, ale na razie jesteśmy partnerami i to chyba zostanie tak na długo. To są rozwiązania mobilne. My mamy bardzo, bardzo fajne, bardzo wszechstronne rozwiązania mobilne i to zarówno od strony klientów, mamy aplikacje na wszystkie najpopularniejsze platformy, ale z drugiej strony mamy też rozwiązania mobilne dla partnerów. Tak naprawdę, jak wspomniałem, wielu przedsiębiorców nawet czasem komputera nie ma, no ale smartfona ma już powiedzmy 25% Polaków. To wystarczy, żeby rozliczyć kupon, żeby móc, wystarczy tylko czytnik, aplikacja do odczytywania kodów i to jest wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby z nami współpracować, żeby się szybko, błyskawicznie, bezprzewodowo rozliczać. To jest na przykład system bookingowy. To jest coś, czego nie ma wiele hoteli, nie ma wiele restauracji. My jesteśmy w stanie stworzyć dedykowany system bookingowy, który pomaga przyjmować tych klientów
Jeśli kupują online, to też chcą na przykład rezerwować sobie miejsce online. My im to zapewniamy. Rzecz, która czeka teraz na wdrożenie, to jest Smart Deals. To jest właśnie nasz sposób, żeby sobie poradzić z niechcianymi mailingami. Każdy mailing będzie dopasowany idealnie do profilu użytkownika, co jest... będzie bardzo dużą zmianą, nie będzie już naprawdę nie będzie dwóch identycznych maili wysyłanych do klientów. Więc to jest duża część naszego systemu operacyjnego w Stanach. Jeszcze dodatkowo jest cała dedykowana aplikacja do obsługi informatycznej przedsiębiorstwa. Jest aplikacja działająca na smartfonie czy też na tablecie, która umożliwia obsługę klientów od przyjęcia, zarezerwowania dla nich stolika, przez obsługę zamówień do kuchni, obsługę płatności poprzez rozliczenia, aż do później programu jeszcze dodatkowo związanego lojalnościowego, takiego jak Payback. I to wszystko. Dziękuję.